Witajcie! Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze były dziewice i smog wawelski nie głodował, po naszym pięknym kraju jeździła Czarna Wołga i porywała złe dzieci. Nikt nie wiedział, co się z nimi działo, żadne z nich nie wróciło. No, oprócz małej Jadwisi, która nie zmieściła się do okna życia. Ale ona nic nie pamiętała, bo od dzieciństwa była głupkowata. Czarna Wołga była wymysłem, taką miejską legendą swoich czasów. Czy było w tym, choć ziarenko prawdy, nie. Ale jako pomysł, legenda była majstersztykiem. Majstersztyk z języka niemieckiego to dzieło mistrza. Wołgami poruszali się tylko dygnitarze partyjni, więc spotkanie takiego samochodu na ulicy graniczyło z cudem. Przytknięto więc tej wodze diabelskie właściwości. Miała porywać dzieci. I to złe, więc jak zobaczyłeś czarną wołgę to spieprzałeś w krzaczory. Tylko nie wiem dlaczego ja to też robiłem. Przecież byłem dobrym dzieckiem. Ale, strzyżonego, Pan Bóg strzyże. Różne grupy, politycy, religie próbują takie straszaki opracowywać i dzięki nim manipulować społecznościami. Jednym się to lepiej, innym gorzej udaje. Ale co to ma do tematyki akwarystycznej? Ano ma. Co prawda, nie chodzi tu o wywołanie strachu całego społeczeństwa, a tylko klientów. Ten strach ma spowodować konkretną czynność zakup od konkretnej firmy albo konkretnego produktu. Nie będę tu wyolbrzymiał problemu, strach to jedno z najlepszych zagrań marketingowych, nie jest to łatwe do osiągnięcia. Ale jak się uda to kasa misiu kasa. Takie przemyślenia mnie naszły kiedy robiłem ku... robiłem poprzedni film. Mówiłem tam o ziemi jako podłożu i o potencjalnym strachu potencjalnych użytkowników tego medium, że Bóg wie co się może stać, kiedy ta ziemia wylezie ze żwiru. Albo nie będzie to taka sama ziemia, jakiej użył mistrz nauk wszelakich, w tym akwarystycznych, jakiś tam guru o guru. W ludzkim umyśle rodzi się często taka myśl, jestem debilem i sobie z tym nie poradzę. Skoro słyszę czy czytam, że u Kowalskiego po zastosowaniu ziemi nastąpiła hekatomba i w nocy glony wylazły z wody i zeżarły Kowalskiemu kotka mruczusia, to to z pewnością jest prawda. Co prawda nie znam osobiście tego Kowalskiego, nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, no ale czemu mam nie wierzyć? To ja sobie ten strach i kupię takie podłoże, które krzywdy mruczusiowi nie zrobi. I kupuję od firmy, w której nomen omen prezesem jest jakiś tam Kowalski. Otóż nie, nie jesteśmy debilami, tylko cholernymi leniami i nabieramy się na najprostsze numery sprzedawców. Tak jak w markecie, w którym przy kasie stoją opakowania z gumami do rzucia i prezerwatywami. Czekamy w kolejce i przyglądamy się temu małemu regalikowi kończącemu nasze zakupy. I myśl zaczyna kiełkować, a może by tak porzuć i poruchać? I dokonujemy zakupu nie zastanawiając się nad tym, że guma wyciągnie nam plomby z zębów, a... Co do drugiej czynności potrzebna jest jeszcze druga osoba, której nie mamy. Tak kupujemy coś, co jest nam niepotrzebne. W akwarystyce jest identycznie. Wielokrotnie kupujemy jakieś idiotyczne gadżety. Przekonani, że bez nich nasze zbiorniki będą gorsze od tych u innych ludzi, którzy już sobie taki gadżet kupili. Albo, że nie idziemy z postępem, że jesteśmy staroświeccy i tak dalej. A czarna wołga jeździ i porywa dzieci. Twoja siateczka do łowienia ryb ma już 10 lat i się nawet nie przetarła. Ale my mamy siateczki wykonane z włókien wypreparowanych z yerba mate. No to kuźwa, musi być hitno. Twoja siateczka to kupa. Nasza jest kul cool. yerba mate. Inna rzecz, że ta nazwa brzmi genialnie jako przekleństwo. Odpowiednik naszego mać. Operowanie strachem, a raczej w wypadku akwarystyki lekkim lękiem, obawą, niepewnością jest powszechne. U kogoś jakiś filtr stuka, puka i napierdziela jak sieczkarnia. To musi być zły filtr. Nie weryfikujemy przeważnie tej informacji, nie sprawdzamy w innych źródłach. Przyjmujemy za pewnik, że jest zły i jak go kupimy, to u nas też będzie napierdzielał. A jak go nie pogłaszczemy przed zaśnięciem, to będzie wydawał co chwilę dźwięki jak trafiony laserem Artuditu. Firmom takie informacje są na rękę. A widzisz? Filtr konkurencji nasuwa jak mockarnia, a nasz jest specjalnie wyciszony ubrankiem na watolinie i będzie cichutki jak trusia. No i fakt. Jest cichutki, bo nie filtruje wody, bo się watoliną zapycha. Jerba mate. Zobaczycie po tym filmie, będziecie tak przeklinać. A wołga jeździ. I tak jest praktycznie z każdym produktem akwarystycznym. Również z żywym towarem. Nie cierpię takiego podejścia do sprawy. Wiem, zdarzają się całe serie wadliwych produktów, ale jeśli dwóch na dziesięć tysięcy powie, że dana rzecz jest do bani, to nie stanowią reprezentatywnej grupy. Dlaczego tak robią? Może im się akurat coś wadliwego trafiło. Może tak oczywiście być. Może też nazywają się Kowalski i robią to z premedytacją. Też może tak być. Internet nie jest wypełniony kryształowymi ludźmi chcącymi twojego dobra. Są tak samo jak w realu szuje mendy i bandyci, a biznes nie polega na miłości bliźniego. Proszę to sobie włożyć pomiędzy bajki. To akwarium, jak je kupisz, na pewno ci pęknie, bo Zenonowi strzebini pękło. Nieważne, że Zenon postawił je na brudnym i krzywym stole, a może Zenon w ogóle nie istnieje, a może nie jest strzebini tylko z Radomia. Ja staram się wielokrotnie ważne dla mnie informacje weryfikować, pytać się mądrzejszych od siebie. Jak każdy, nie muszę się na wszystkim znać, ale jeśli jest taka potrzeba, to staram się o czymś tam dowiedzieć jak najwięcej. Nie polegam na jednej opinii i nikt mnie nie będzie straszył. Czarna Wołga będzie jeździć, nie zatrzyma się, ale może trochę więcej ludzi zamiast uciekać w krzaki pokaże jej fakulca. Taki temat mnie naszedł. Film krótki, bo brakło mi Jerba ma. Opuścił klej, trzecia w nocy wylał się. Za oknami właśnie wstawał dzień, Odpłynął koz, opuścił klej. Mama, mama, a papa to wyskoczył po piwo. I co? Nadal leci.